wiem, co jest grane, ale ważne, że się udało nam połączyć i że będziemy mogły poprowadzić ten live, bo to już jest drugi raz, kiedy się spotkałyśmy, a chciałabym, żeby właśnie ten temat doszedł do jak największej ilości osób. Także cieszę się, że udało się teraz. No i witamy Was serdecznie tak naprawdę. Dzisiaj porozmawiamy. Ja nazywam się Karolina Grenda. Prowadzę konto na Instagramie pod nazwą ja.niezwyczajna. Ja zajmuję się na co dzień, pracuję w aptece, a zajmuję się w pomocą wdrożenia aromaterapii w nasze codzienne życie i zastąpienie po prostu syntetycznych rzeczy, ograniczenie po prostu chemii właśnie naturalnymi produktami, między innymi aromaterapią, ale łączę też aromaterapię z innymi produktami, także to na tym polega moja pomoc. A Ewa jest założycielką tutaj firmy, którą ja znam właśnie z sprzed kilku lat, bo tak naprawdę jak urodził się mój syn, zdecydowałam się na zakup pieluch wielorazowych i pierwsza pieluszka, którą właśnie była, to właśnie była pieluszka Ewy. I mam ją tu nawet ze sobą, żeby to, wiecie, nie było gołosłowne. O, Ewa też ma. Słuchajcie, to jest pielucha, która już ma na ten moment 6 lat. 6. Użyte zostało to. Tak, i to trójka dzieci. Słuchajcie, mój syn, mój siostrzeniec i moja córka. Także to trójka dzieci tutaj skorzystała z tej pieluchy. Oczywiście nie z jednej pieluchy, tylko tutaj było za wielu. Ale to jest właśnie pielucha, którą używaliśmy najdłużej i do teraz ze mną jest. Tak, no tutaj osoby, które obserwują mnie na moim koncie, no to mnie znają, ale dla Twoich obserwatorek też właśnie szybciutko powiem, że Pupi to jest taka firma pieluch wielorazowych, która specjalizuje się w naturalnych pieluszkach, czyli staramy się unikać sztucznych materiałów, poliestru, jesteśmy tacy jak najbliżej natury, nawet nasze gumeczki w gumkach, w pieluszkach mamy w pełni biodegradowalne z naturalnego kauczuku i bawełny organicznej, także jesteśmy tacy bardzo, bardzo w kierunku natury staramy się po prostu unikać tych różnych syntetyków i sztuczności. Także no, i dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, dlaczego warto ich unikać, prawda? Tak, dokładnie. I właśnie chciałam też na początek może też powiemy o tym, o wpływie środowiskowym. Pieluch jednorazowych, tych jednorazówek, tak? A później też poruszymy inne kwestie, a na początku właśnie chciałabym też zaznaczyć i porozmawiać o tym wpływie na środowisko, jaki to ma wpływ, bo ma znaczący. No tutaj mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że jedno dziecko zużywa kilka tysięcy sztuk pieluch i jest to tak 5-6 tysięcy, a niektóre dzieci potrafią zużyć nawet więcej. Wszystko zależy od tego, jak długo jest to dziecko oczywiście pieluchowane, ale tutaj nawet przyjmując, że to dziecko nosi pieluszki około 2,5 roku całodobowo, no to właśnie wychodzi około 6 tysięcy sztuk pieluch jednorazowych, co jest po prostu ogromną ilością i stanowi to odpowiednik około tony odpadów, więc faktycznie jest to i dla środowiska na pewno bardzo obciążające, bo wyobraźmy sobie to teraz przemnożone przez wszystkie te dzieci, gdzie w Polsce mamy rocznie do tej pory rodziło się około 300 tysięcy dzieci, natomiast jeżeli pomyślimy o wszystkich dzieciach w zachodnim świecie, które noszą jednorazówki, to tych pieluch jest po prostu ogrom i są to bardzo duże koszty środowiskowe, ale nie chodzi tylko o te odpady, ale również o zatrucie środowiska, o zużycie zasobów naturalnych, bo też bardzo niewiele osób wie, że wyprodukowanie pojedynczego pampersa zużywa około 540 litrów wody jednej sztuki. Więc jeżeli pomnożymy to dla jednego dziecka przez te 6 tysięcy sztuk, to sobie wyobraźmy, co się dzieje, jakie to są ilości. Oczywiście zużywamy tutaj drzewa, ta woda, która jest zużywana, jest zanieczyszczona, nie wraca powtórnie do środowiska i jakby w postaci oczyszczonej, tak, nie może być ponownie użyta, tylko niestety zatruwa to nasze środowisko, więc jest to taka niekończąca się historia. I tutaj promując pieluchy wielorazowe na pewno jest to jeden z czynników, żeby przeciwdziałać właśnie temu zanieczyszczeniu. Tak, ogólnie rzecz biorąc, ja naprawdę, tak jak ty o tym mówisz, ja też tak
nigdy się nie skupiałam na takich danych dokładnych, konkretnych. I to, co teraz mówisz, to jest naprawdę przerażające, tak? Bo zobaczmy, ile jest tych dzieci i ile, jeżeli to wszystko pomnożymy, ile tego jest. I to są tak naprawdę te pampersy, to wszystko nie jest puste, czyste. To wszystko zamknięte jest. To jest sztuczny materiał, który tak naprawdę, niektórzy mówią o tym, bomba chemiczna, tak? Mm-hmm. Ponieważ to te bakterie, które tam się namnażają, które są w środku, tak więc w moczu i tak dalej, to tutaj tak naprawdę to wszystko też w jakikolwiek sposób, no niestety, ale jest szkodliwe, tak? Do naszych wód gruntowych, do wszystkiego tak naprawdę, tak? A ogólnie rzecz biorąc, wiem, że ty też. Ogólnie rzecz biorąc, chciałabym też zapytać Ciebie może o jakieś badania naukowe, takie poparcie badaniami naukowymi, jeżeli chodzi o szkodliwość pieluch wielorazowych, o wpływie na nasze zdrowie. Czy takie badania też się znajdują? No, aspekt zdrowotny jest jakby drugim z tych bardzo ważnych czynników, dlaczego rodzice się decydują na pieluszki wielorazowe zamiast jednorazowych, bo jakby tutaj oczywiście można jeszcze dużo więcej mówić o tych kosztach środowiskowych, o kosztach dla naszego portfela również, bo w momencie, kiedy wybierzemy pieluszki wielorazowe, no to jest to na pewno wydatek dla tego pierwszego dziecka, ale jeżeli planujemy więcej niż jedno, to nawet już przy dwójce dzieci po prostu zwraca nam się to, nie wyrzucamy z każdym pampersem tych pieniędzy do śmieci, prawda? No ale tutaj jeszcze właśnie bardzo ważne są kwestie zdrowotne i to jest coś, co tak mi szczególnie leży na sercu, ponieważ to było to, co mnie samą przekonało na samym początku do pieluszek wielorazowych, kiedy po raz pierwszy zostałam mamą. I tych badań nie ma bardzo wiele, ponieważ po prostu łatwo sobie wyobrazić, większość badań na różne tematy, pewnie to znasz z farmacji, w ogóle też z leków, także tam, gdzie są pieniądze, tam, gdzie jest potencjał zysku, tam są badania i one są najczęściej sponsorowane. Więc spotkamy bardzo dużo badań sponsorowanych przez Procter & Gamble, który jest producentem między innymi Pampersa i tak dalej. I to są wszystko badania udowadniające, że Pampersy są bardzo zdrowe. Natomiast istnieje trochę badań, które właśnie przeczą temu i są to badania, które między innymi zwracają uwagę na to, na przegrzewanie jąderek u chłopców w pieluszkach jednorazowych, ze względu na to, że jednak przez 24 godziny na dobę dziecko nosi tego pampersa, który jest wypełniony superabsorbentami, tak? Tymi małymi granulkami, które pod wpływem nasiusiania zmieniają się w taki nieprzepuszczający powietrza żel i zwiększają gigantycznie swoją objętość po to, żeby wchłonąć ten mocz. Dodatkowo jest tam taka warstwa sztuczna, nieprzepuszczająca, która chroni oczywiście przed zamoczeniem ubranka i kiedy dziecko to nosi przez 2 lata tak naprawdę no non-stop, bo nie liczymy tutaj, nie wiem, 15 minut odpoczynku czy czasu na kąpiel, kiedy zdejmujemy temu dziecku, dlatego że jak się okazało w badaniach, nie ma to znaczenia. I tutaj jest takie badanie z okolic 2010 roku, które badało właśnie grupę dzieci noszącą pieluchy wielorazowe i jednorazowe i porównywano temperaturę jąderek u chłopców i okazało się, że w jednorazówkach ta temperatura jest około 1 stopień wyższa, co jest ogromną różnicą, ponieważ fizjologicznie u chłopców temperatura w mocznie jest o 1 stopień niższa niż w naszym ciele, niż te 36,6, właśnie po to, że jednak tam się tworzą tak te plemniki i ma to związek po prostu z płodnością, one nie lubią ciepła. I tutaj te badania są zbyt świeże, żeby można było teraz je dokończyć na dorosłych dzieciach, bo te dzieci jeszcze nie są dorosłe i jednakże ci badacze wysunęli taką hipotezę, iż może mieć to związek po prostu z dzisiejszą epidemią niepłodności u mężczyzn, która nigdy się nie zdarzała aż w takim stopniu. Zresztą podejrzenia są też z innych stron. Dzisiaj okazuje się, że dzisiejsi 30-latkowie mają poziom testosteronu równy 50-latkom z lat 80. I tutaj również jednym z czynników, jakie się podaje, które być może mają na to wpływ, jest właśnie to noszenie pampersów, których tamto pokolenie w ogóle jeszcze nie miało, nie znało. I ja jako mama spodziewająca się bliźniąt właśnie te 12 lat temu, jak o tym przeczytałam, to stwierdziłam, że ojej, no to zdecydowanie idziemy w wielorazówki, bo ja chcę tego zaoszczędzić swoim chłopakom.
Ale nie tylko o chłopców tutaj chodzi, no bo również właśnie było takie badanie dotyczące znów zakażenia układu moczowego i ono dotyczyło już dziewczynek. To znaczy generalnie dotyczy obu płci, ale powiedzmy sobie, że dziewczynki mają dużo większy problem z tym zapaleniem układu moczowego, ponieważ mają krótszą cewkę moczową, w związku z czym te bakterie w zdecydowanie łatwiejszy sposób się przemieszczają do pęcherza. I również porównywano grupę dzieci noszącą wielorazówki i jednorazówki i okazało się, że ten zoom występuje zdecydowanie częściej u dzieci noszących pieluchy jednorazowe. I tutaj powiązano to po pierwsze z częstotliwością zmiany, ale również właśnie z tym dopływem powietrza do skóry. Więc no, jakby kolejne badanie tak na korzyść pieluch wielorazowych. Są też badania, które już nie dotyczą jakby stricte pieluch, ale bardziej produktów higieny osobistej, głównie dla kobiet, czyli podpasek, tamponów, tak, wkładek higienicznych, które zwracają uwagę na skład tych produktów. Między innymi chodzi tutaj o to, że te produkty są bielone. Ja tutaj mam takiego przykładowego pampersa, żeby Wam to uzmysłowić, że wnętrze tego pampersa, zobaczcie, jest całe bialutkie, tak, śnieżno-białe we wszystkich elementach i ten biały kolor uzyskuje się poprzez wybielanie chlorem. Wybielanie chlorem robi się w bardzo wysokiej temperaturze i z tego chloru wytrącają się dioksyny. Dioksyny są to takie substancje endokrynnie czynne, które udają nasze hormony płciowe. Więc tam, gdzie one najbardziej nam szkodzą, to jest nasz układ rozrodczy. U kobiet to jest macica, to jest tarczyca, to jest biust. I one po prostu zaburzają jakby nasz naturalne funkcjonowanie tych wszystkich organów. I ma to znaczenie nie tylko właśnie przy niemowlętach, przy pieluszkach, ale również dla dorosłych kobiet. Dlatego również właśnie jeśli mówimy tutaj o tych produktach higieny, warto byłoby zwrócić uwagę i zastanowić się, czy na pewno chcemy to nosić. Przy czym ja tak sobie zawsze myślę o tym, że mimo wszystko ja akurat od wielu lat już używam wielorazowych środków do takich menstruacyjnych, tak? U mnie w tej chwili hitem są majtki menstruacyjne, ale przerobiłam właśnie podpaski wielorazowe, próbowałam z kubeczkiem i tak dalej i ostatecznie zostałam z majtkami, bo najbardziej mi to odpowiadało, także też zachęcam Was bardzo, dziewczyny. Jeżeli myślimy o jednorazowych, to myślę, że warto szukać takich, które są ekologiczne i niebielone. Przy czym no, na pewno tutaj najczęściej wiąże się to z wyższymi kosztami, tak? Także tutaj te produkty wielorazowe też pozwalają nam zazwyczaj na no, kosztowo wyjście po prostu bardziej korzystnie kosztowo. No, także nie wiem, czy coś chciałaś jeszcze tutaj dodać, Karolina, bo tak rozmawiałyśmy za kulisowo, to też miałaś tutaj dużo do powiedzenia, więc chętnie też posłucham Twoją perspektywę. Tak, ogólnie rzecz biorąc, ja to, co właśnie Ty powiedziałaś o tych, o właśnie problemach z przegrzewaniem jąderek, u mnie to było takim główną przyczyną, gdzie ja zaczęłam szukać właśnie więcej informacji, więcej na ten temat. Ponieważ o tym dowiedziałam się przypadkowo i tak zaczęła się w ogóle moje czytanie tak naprawdę o pieluchach wielorazowych, gdzie faktycznie był ten problem poruszany, tak, że tutaj te przegrzewanie jąderek występuje. I ja naprawdę, ja to widziałam u mojego syna, jak to w ogóle, to naocznie było widać. Jak używaliśmy pieluch wielorazowych, to jest wełniana pielucha, są różne pieluchy, tak, są też takie pulowe, czyli coś takiego jak taki, jak to się nazywa, nie wiem jak to powiedzieć. To jest akurat, to są pieluszki poliestrowe, laminowane od wewnątrz laminatem, tak, który jest paroprzepuszczalny i nieprzemakający. Tak. I ogólnie rzecz biorąc, jak używaliśmy pieluch wielorazowych, nie było żadnego problemu i tutaj widziałam, że jąderka nawet były czasem i schowane, tak? Bo mamy chłopaków, wiedzą jak to pewnie wygląda, że jąderka są albo schowane, albo wychodzą. I one były takie po prostu okej. Okay. A jak ściągaliśmy pieluchę jednorazową, jak gdzieś byliśmy na wyjazdach i tak dalej, bo już wtedy na przykład ubierałam sobie czasem faktycznie
dziecku jednorazówkę, to było nie do porównania. Jąderka były na zewnątrz całkowicie i była pupa w ogóle ciepła, tak? Po pupie to było nawet poznać. Tu jak ściągamy, to było okej. Okay. To jest po prostu pupa jest normalnej temperatury, zimna. A jak ściąga się jednorazówkę, to pupa jest ciepła. No to i właśnie powiem Ci, że to jest taka rzecz, na którą bardzo często nasze klientki zwracają uwagę, że ta skóra dziecka, a zwłaszcza latem, w jednorazówce jest wręcz taka zmęczona, jest taka przegrzana, że aż taka zmęczona czerwona. I jest duża różnica. Czerwona. Ja na przykład miałam sytuację, gdzie syn po prostu miał pupę czerwoną, tak? Ale z przegrzania i taka, jakby powiedzieć, na plecach, gdzie jest pieluszka, to po prostu był spocony. Jak się kończy jednorazówka, więc tutaj to potem widziałam. Tak naprawdę zaczęłam się później zastanawiać już bardziej też właśnie o tym bieleniu, o dioksynach. Dioksyny tak naprawdę znajdują się też wszędzie, tak? Czy w płatkach kosmetycznych, czy które używamy, tak? Kobiety, które używają płatków kosmetycznych, łączą to z kosmetykami, gdzie faktycznie, jeżeli właśnie po kontakcie z wodą, czy papier toaletowy, czy pielucha jednorazowa, czy podpaski, cokolwiek, co zostało bielone, to właśnie pod wpływem tej wilgoci te dioksyny zostają uwolnione i my sobie wcieramy to w skórę, a skóra tak naprawdę też przepuszcza różne toksyny i właśnie między innymi dioksyny i to jest temat właśnie podpasek jednorazowych, tak? Gdzie też mnie to bardzo mocno zainteresowało, co tak naprawdę ja używam, nie mówiąc już w ogóle o tamponach, które tak naprawdę tutaj w ogóle uważam, że tutaj powinien być bardzo mocno temat zwrócony, żeby faktycznie ograniczyć stosowanie tych tamponów, ponieważ tutaj to jest też różne inne aspekty, że tutaj tak naprawdę nawilżenie naszej błony śluzowej w środku w pochwie, tak, jest później, to wszystko jest wysuszone, ponieważ tampon pochłania wszystko. Dodatkowo znajduje się, nosimy go 8 godzin, 4 godziny, 5 godzin. To jest, uważam, bardzo długi czas, gdzie narażamy się na wiele substancji, które i ma kontakt ze śluzówką, która jest szczególnie przepuszczająca i myślę, że warto tutaj właśnie wspomnieć o tym, że te dioksyny mają zdolność do kumulowania się w organizmie i one, czas trwania w organizmie od momentu, kiedy się tam znalazły, wynosi około 10 lat. Więc pomyślcie sobie, że przez te 10 lat cały czas dokładamy i kiedy ja właśnie sobie tak myślałam o moich dzieciach pod tym kątem i tych pieluchach, bo musicie wiedzieć, że w pojedynczej pieluszce jednorazowej te dioksyny są śladowe ilości, więc one nawet już bywały takie badania, które dowodziły, że te ilości zostały przekroczone w pieluszkach i nie było to wycofane z rynku. Te partie, w których stwierdzono przekroczenie, nie były wycofywane z rynku, tylko producent był wzywany do tego, aby kolejne partie już spełniały normy. Natomiast pojedyncza pieluszka spełnia normy, tylko że nie bierzemy pod uwagę tego, że dioksyny z różnych miejsc się kumulują w naszym organizmie. Pampersy czy podpaski to jest jedna rzecz. I teraz dziecko nosi te pieluchy przez 2,5 roku na przykład, non-stop 24 godziny na dobę i z tak wielu, z tych 6 tysięcy pieluch, to już tych dioksyn nam się nazbiera już nieśladowe ilości, bo one tam są w organizmie przez 10 lat. Dioksyny niestety w środowisku wchłaniamy z różnych miejsc, tak jak Ty mówisz tutaj, na pewno wszystkie produkty, które są bielone, a których używamy w jakiś sposób do higieny, tak, właśnie płatki kosmetyczne, papier toaletowy, przy czym no właśnie tutaj różnice są takie, że papier powiedzmy kilka sekund mamy przy tej skórze, tak, i w ciągu dnia nie jest to aż tak bardzo dużo, ale znów jak pomyślimy, że robimy to przez dziesiątki lat naszego życia, no to już można się nad tym zastanowić, co nam się z tego nazbierało. Także powiem Wam, że to była taka rzecz, która na mnie zrobiła duże wrażenie, jak ja sobie to uświadomiłam, tą kumulację przez tyle lat. Tak, wiecie, to jest tak samo jak z kosmetykami. Przy produkcji kosmetyków, leków, produktów jakichkolwiek, producent ma za zadanie udowodnić i pokazać, że na przykład dane substancje, które mogą być potencjalnie groźne i szkodliwe dla naszego zdrowia, spełniają normy
Stężenia tych kosmetyków, tych substancji są po prostu w normie. Tylko my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my używamy krem do twarzy, tonik do twarzy, później używamy pasty do zębów, później na przykład używamy perfum. I tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy, że my używamy kilkanaście produktów, z których właśnie te same substancje, które znajdują się i w kremie, i na przykład w perfumach, i w innych produktach, właśnie przekroczyliśmy to stężenie dzienne, tak? Które jest tutaj dla nas szkodliwe. Także to, że producent zapewnia nas o bezpieczeństwie na przykład danych jego składu, jego formuły danego produktu, nie znaczy, że tutaj nie jest to dla nas w żaden sposób szkodliwe. Wręcz przeciwnie, musimy tutaj też zachować ostrożność. Ja też chciałabym właśnie Ciebie zapytać, może na koniec, koniec też jeszcze chciałam zapytać o tym, żebyś rozwiała też wątpliwości i troszeczkę właśnie opowiedziała o tym, gdzie mogą się dowiedzieć osoby, które są zainteresowane używaniem pieluch wielorazowych, gdzie mogą się o tym dowiedzieć i że tak naprawdę tutaj musimy obalić ten mit, że używanie pieluch wielorazowych to nie jest tak zwane używanie tetry, tak? Tylko tutaj opiera się to na zupełnie innych zasadach. Tak, to się dosyć znacząco zmieniło od czasów, kiedy nasze mamy czy babcie używały pieluszek tetrowych z ceratką. Dzisiaj te rozwiązania są wygodniejsze, ładniejsze, ale z wielu powodów, jakby mamy lepsze pralki, lepsze detergenty, a pieluszki też są wymyślone dzisiaj w taki sposób, żeby było łatwiej, żeby były chłonniejsze materiały i tak dalej. I tak jak Wam tu na samym początku pokazywałam, tak wygląda przykładowa pieluszka. Pieluszki są w różnych kolorach. Te nasze są zrobione z oddychającej wełny merino, która jest też super na upały, bo bardzo dużo osób to jest zdziwione, że jak to wełna na upały. To jest bardzo cieniutka tkanina, która po prostu jak przyłożycie ją do ust, to możecie swobodnie przez nią oddychać i faktycznie ma właściwości jak to wełna termoregulacyjne. Jeżeli chcielibyście zacząć, to ja Was na pewno zapraszam do mnie na profil Puppy Diapers, ponieważ tam jak klikniecie link w bio, to będziecie mieć różne opcje, na przykład dołączenia do mini kursu mailowego, z którego się dowiecie, to są darmowe rzeczy, oczywiście pobrania e-booków na temat prania pieluszek i tak dalej, no ale oczywiście też jak przejrzycie sobie nasze rolki czy inne materiały tutaj na profilu zapisane, to bardzo dużo tej wiedzy na start dostaniecie i oczywiście można do nas pisać z pytaniami, żeby pomóc Wam w tej przygodzie wystartować. Właśnie myślę, że to tak wyróżnia Puppy, że wspieramy na każdym kroku od podjęcia decyzji przez rozpoczęcie pieluchowania. W momencie, kiedy się pojawiają jakieś problemy, to my zawsze po prostu jesteśmy po drugiej stronie. Jest nas kilka dziewczyn, które dyżurują zawsze gdzieś, czy tu w wiadomościach, czy na mailu i mogą Wam zawsze doradzić i podpowiedzieć, żeby to wszystko było dla Was łatwiejsze. No i faktycznie dla wielu mam dzisiaj jest to frajda. Nie wiem, jakie ty miałaś doświadczenia, Karolina, ale bardzo wiele mam, kiedy dzieci się odpieluchowują z wielorazówek, żałują, że już nie będą mogły tych pięknych pieluch na dziecko zakładać, czyli jakby odwrotność tego, co my sobie wyobrażamy, że pranie nas przytłoczy, że będziemy spędzać życie przy tym praniu teraz, że w ogóle gdzie my to włożymy w te nasze 1000 obowiązków przy małym niemowlaku. Właśnie wręcz przeciwnie, mamy bardzo często żałują, że ta przygoda się już kończy, bo sprawia to po prostu sporo przyjemności. Ogólnie rzecz biorąc, ja muszę powiedzieć, że ja też poznałam bardzo dużo osób, bo to jest taka społeczność tak naprawdę tutaj, mówiąc pieluchy wielorazowe i na przykład wchodząc w grupy na Facebooku, bo są takie grupy, tak? Kilka grup jest, które właśnie też można sobie tam sobie dołączyć i także obracać się w kręgu mam, które też mają taki pogląd na świat i na, właśnie na ten aspekt, mniej więcej takie same tutaj zdanie. I wiecie, ogólnie rzecz biorąc, no to jest też zupełnie inaczej wygląda na pupie, na przykład taki wzór, gdzie to są oczywiście podpaski wielorazowe, ale pieluchy wielorazowe też mają różne i kolory, i materiały, także to w ogóle też ładnie wygląda. Mi się naprawdę, dla mnie w lato to były spodenki dla dziecka i koniec. Tak, ja nie używałam na górę, bo po prostu mi nawet była szkoda. I tak naprawdę w ogóle też muszę powiedzieć, że moje dzieci się szybko odpieluchowały, a to też właśnie jest plus pieluszek wielorazowych, bo to często bywa właśnie w ten sposób, ponieważ
dziecko czuje prędzej właśnie tą mokrą powierzchnię pieluszki niż w pieluchach jednorazowych, gdzie ta wilgoć cała jest właśnie zamykana w tych pieluchach i dziecko nie czuje tej wilgoci, a tutaj jednak czuje takie coś mokrego i niekoniecznie tak jest mu wygodnie w tym wszystkim. I szybciej się kończy przygoda właśnie z pieluchami wielorazowymi. Moje dzieci ponad rok miały obydwoje, jak zrezygnowały z pieluch wielorazowych w dzień. Córka śpi jeszcze na przykład do teraz w pieluszce wielorazowej. Ma 2,5 roku, no ale podczas snu to też różnie bywa. Coraz mniej zdarza nam się wpadek, ale mimo wszystko jeszcze jest. I właśnie, wiesz co, przypomniało mi się na temat Zoom u dziewczynek. Muszę powiedzieć, że wśród moich znajomych dziewczynki, naprawdę bardzo, nie znam chyba dziewczynki, która używała jednorazowego, oczywiście teraz nie uogólniam, tak, i nie mówię o wszystkich dziewczynkach, które noszą jednorazówki, ale faktycznie dziewczynki, które noszą jednorazówki, bardzo często mają zapalenie układu moczowego i my z tym nie mieliśmy nigdy problemu, nigdy. Także uważam to tutaj na plus, ponieważ bakterie rozwijające się też w pieluszce wielorazowej i mocz w kontakcie właśnie z tymi kuleczkami, które tam się znajdują i z tymi wszystkimi, może nie toksynami, ale substancjami, które są w tym materiale z pieluszki jednorazowej, faktycznie, jeżeli one wejdą w taką w reakcję, to po prostu tutaj jednak dochodzi bardzo często do zakażenia układu moczowego, co przy pieluchach wielorazowych naprawdę jest ograniczone do praktycznie minimum i bardzo rzadko spotyka się dziewczynki, które mają z tym problem. Oczywiście nie mogę też tutaj uogólniać i mówić, że takie coś się nie zdarza, tak, ale jednak dlatego, jest... Tak, tutaj oczywiście wchodzi też sama higiena, tak, i więc nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób powinno się podcierać dziewczynkę i tak dalej, więc faktycznie tutaj to też ma znaczenie jakieś osłabienie odporności i tak dalej, ale faktycznie tak jak mówisz, to jest znacznie rzadsze i nawet jest to poparte badaniami naukowymi. Tak. Zgadza się. Dobrze, Ewa, ja w ogóle bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i porozmawiać, ponieważ tak jak się stało, ostatni live nasz nie został zapisany. Nie wiem, czy jeszcze coś byś chciała dodać do naszej rozmowy? Nie, myślę, że fajnie tak dzisiaj w skondensowanej formie opowiedziałyśmy o różnych właśnie takich ważnych rzeczach, więc może nie każdy do nas mógł teraz dołączyć, ale myślę, że jak ten live podlinkujemy, wrzucimy na relację, to pewnie będzie znacznie więcej tych obejrzeń jeszcze. Bardzo Ci dziękuję, że tutaj zgrałyśmy się. Myślę, że dzisiaj fajna to była taka pigułka wiedzy. Tak. Tak, ja też tak uważam. Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo Ci za rozmowę i pozdrawiam Cię serdecznie. No, ja również dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. No, mam nadzieję, że teraz uda mi się zapisać tak. Wszystko, ale trzymaj kciuki. Ja też mam taką nadzieję. Trzymaj kciuki. To cześć. Cześć.